Naszym gościem jest dzisiaj mieszkaniec Kowalówki, sołtys oraz znany wszystkim społecznik pan Wacław Żbikowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Panie Wacławie, pana chyba wszyscy znają, wszędzie jest pana pełno, w różnych organizacjach. Wiele lat był pan prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszyncinie, wcześniej był pan w Zawodowej Straży Pożarnej. Pracował pan podobno na poczcie jeszcze wcześniej, ale ostatnio mieszkańcy znają pana ze sportowych wyczynów. Nie wypominając panu wieku, jest to duże osiągnięcie. Panie Wacławie, ile w tym roku skończył pan wiosen? No, skończę we wrześniu 72 lata. Kiedy pan zaczął uprawiać sport? Co to było na początku? Czy może ten rower, który z panem cały czas nieodłącznie się pojawia? Czy biegi wcześniej były? Czy jakiś chód może? Nieodłącznie ze mną jest rower od młodych lat już, gdzie nigdy nie miałem samochodu. Pracowałem na poczcie, pracowałem w Państwowej Straży Pożarnej, gdzie dojeżdżając wszędzie rowerem. I to mnie zaś skłoniło do uczestniczenia w jakichś imprezach sportowych. Zauważano mnie, że dość dobrze jeżdżę. No i zacząłem uczestniczyć w różnych imprezach sportowych, zaczynając od Spula, od tych takich, którzy organizowali takie maratony, jakieś imprezy sportowe, rowerowe, biegowe. Po rowerze po prostu przeszedłem potem na biegi. No, podobało mi się też biegać i lubiałem biegać. No i przez wiele lat biegałem, jeździłem rowerem. Po jakimś czasie zauważono mnie i wpisano do klubu sportowego, do klubu Wieruszowskiego, klubu kolarskiego. A to nie jest taka zwykła jazda na rowerze, którą codziennie pan pokonuje, bo pokonuje pan tą trasę z Kowalówki do Wieruszowa, można pana chyba z 10 razy spotkać, jeśli się nie pomylę, bo pan jeździ od rana do wieczora, ale to jest ściganie górskie, tak? Już MTB, czyli to jest wysiłek ogromny, bo i są przewyższenia, i są różne przeszkody, jest to teren nierówny, a więc to nie jest łatwy temat. No nie jest to łatwy temat. Zawdzięczam prezesowi, który mnie tam wystawił na tę jazdę górską. Uczestnicząc do klubu wszedłem 4 lata temu, a 3 lata temu jeździłem w górach. No i po prostu w pierwszym roku poczaskałem się troszeczkę. No nie jest to łatwo. Tak redaktor mówi, nie jest to proste, są to wzniesienia, są bardzo strome zjazdy, których się trochę bałem, ale w trzecim roku po prostu zdobyłem pierwsze miejsce w kwalifikacji generalnej, gdzie po prostu nawet upadku nie było, nauczyłem się jeździć. No i nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe jak na mój wiek, ale daję sobie radę. Bywa i tak, że w piątek pan uczestniczy w imprezie biegowej, w sobotę płynie kajakiem, a w niedzielę jedzie ścigać się gdzieś tam, nie wiem, do Polanicy Zdrój czy gdzieś jeszcze dalej. Tak więc ta aktywność sportowa jest przeogromna. No przeogromna jest. No tak to wygląda. Na przykład teraz jadę piątego do Złotej Ryi, gdzie też wezmę udział w tych największych imprezach górskich. Nie jest to łatwe, ale próbuję jakoś pokonywać. Czy wyobraża sobie pan taki dzień, że nagle rower trzeba schować do szopki gdzieś, odstawić bieganie i tylko zostaje kanapa i telewizor? Czy coś takiego w ogóle wchodzi w grę dzisiaj? W ogóle jako dla mnie nie wchodzi to w grę. Nie wyobrażam sobie zostawić to wszystko. Dzisiaj też idę na trening, na przykład na kijkach. Także ciężko będzie to, jeżeli będę musiał siedzieć na kanapie. Ile pan właśnie biega, ile pan chodzi, ile pan jeździ? Czy liczy pan te wszystkie kilometry, które przebywa w ciągu dnia? No w ciągu dnia to tak mogę powiedzieć tak, że rowerem gdzieś pokonuję 40 do 50. No zależy, gdzie tam się udaje, gdzie jadę. Biegi, tak 5 km 3 razy w tygodniu,
Na przykład teraz na kijkach, gdzie chodzimy, no to pokonujemy 3 razy w tygodniu około 10 kilometrów. Te osiągnięcia już są dość pokaźne, bo to nie są tylko udziały i to nie są ostatnie miejsca, bo ja wielokrotnie byłem świadkiem, gdzie podczas biegów, podczas jazdy na rowerze pan wyprzedzał dużo młodszych, czasami 20 czy 18-latków. Oni tak z politowaniem popatrzyli do tyłu czy do przodu i kurczę, mówią wszyscy, no nie ukrywajmy, wiele osób mówi na pana Wacek, bo jest pan po prostu osobą znaną, lubianą i taką otwartą, więc wszyscy mówią, kurde, Wacek znowu mnie wyprzedził. No, nie jest to łatwe, nie jest to łatwe, ale to wszystko daje, że treningi. Treningi dają to wszystko, że dużo jeżdżę, dużo biegam, dużo teraz na kijkach chodzę. To wszystko potem się okazuje w jakichś zawodach, gdzie uczestniczę. No i gdzie się tam wyróżniam na przodujących miejscach. Pucharów jest sporo tutaj, one są, państwo teraz tego nie widzicie, one są ustawione na szafie, cała szafa tych pucharów, ja tylko tutaj z tych 2,5 metra widzę Pleszew, Wieruszów, wiele innych miejscowości, wiele medali, medalów, a więc jest to pokaźny dorobek. Jest to pokaźny dorobek, no po prostu zawsze gdzieś jakieś tam miejsce przodujące uzyskuje. No, kosztuje mnie to wiele wysiłku. Nie jest to tak sobie jechać, ale naprawdę kosztuje to wysiłku. Czy w kijkach, czy w biegach, czy na rowerze, czy kajakiem, jak teraz się pływało. Jest to wysiłek. Nie jest to taka prosta sprawa, że to tak się siądzie i jedzie. Nie, to trzeba się wysilić, to trzeba trochę z siebie dać. Czy pan ma prawo jazdy, czy nie ma prawa jazdy? Czy ciągnęło w ogóle kiedyś pana do samochodu? Tak szczerze mówiąc, mam prawo jazdy. Nie ciągnęło mnie nigdy do samochodu. Po prostu mam romet, który stoi, nawet go nie użytkuję. Miałem motor. Prawo jazdy robiłem w 1971 roku. Samochodu nigdy nie było? Samochodu nigdy nie było. No nie wiem, no nie ciągło mnie to, no. Jest na pewno zdrowiej i szybciej, w wielu przypadkach szybciej, bo gdzieś tam po mieście często rowerem można przemknąć gdzieś tam niezauważonym. Chociaż sołtys jest zauważony, bo zawsze odblaskowa kamizelka promuje łódzkie się pojawia na plecach. Szczerze mówiąc, samochód w tym roku czy w tamtym roku chciałem kupywać. Pojechałem z synem. Ale po prostu potem się zastanowiłem, mówię, w tym wieku już może tego samochodu, wiesz, mówi, to dam ci, czy se tam rozwija jakąś działalność, no i po prostu, no nie kupiłem samochodu. W tym wieku to już byłby grzech, panie Wacławie, samochód, jeżeli tyle lat z rowerem związany. Przemyślałem to, żeby był grzech i dlatego nie kupiłem. Jakie są plany, jakie starty, bo wiemy, że przez no, ten okres koronawirusa, pandemii, wiele zawodów zostało odwołanych czy przełożonych. Ostatnio widziałem pana na Run Kayak Bike'u, czyli to jest biegi były, jazda na rowerze oraz pływanie kajakiem. Taki triatlon wieruszowski. Gdzie pan obecnie, na czym skupia pan swoją uwagę? No, skupiam teraz uwagę na jeździe rowerem w górach. Także jak już mówiłem wcześniej, że w sobotę 5 wyjeżdżamy do Złotoryi, aby wziąć udział w maratonie górskim. A tam już też zajął pan jakieś znaczące lokaty, ponieważ z relacji, które Wieruszowski Klub Kolarski podaje, wynika, że pan tam również sukcesy swoje ma. Tak, zająłem 1 miejsce w generalce w mojej kategorii. No, gdzie się musiałem zmagać, ale no, stanąłem na podium, z tego jestem zadowolony. No i staram się jakoś tam jechać. Tyle pan Wacław Żbikowski, społecznik, sportowiec, znany wszystkim sołtys Kowalówki w gminie Wieruszów. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. No i życzymy panu jeszcze co najmniej 50 lat na rowerze, 100 km dziennie minimum. Ja też dziękuję za rozmowę, ale jeszcze chciałem serdecznie podziękować dyrektorowi GOSiTu za zorganizowanie imprezy ostatnio. Tej ostatniej 16 sierpnia. Za to mu serdecznie dziękuję jemu, za dobre zorganizowanie tej imprezy, gdzie można było się przejechać
15 km rowerem, 3 km kajakiem, 6 km po prostu na nóżkach. No i to jest bardzo fajna impreza i myślę, że wszyscy uczestnicy, którzy byli, mogę nawet w jej imieniu podziękować Gositowi, dyrektorowi Bacińskiemu oraz pracownikom za dobre zorganizowanie właśnie takiej imprezy i żeby dalej te imprezy trwały. I będę uczestniczył, póki mi zdrowie dopisze.